Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam Was moi drodzy w kolejnym materiale związanym z mechaniką gry i dzisiaj będziemy mówić sobie o pociskach odłamków oburzących i przeciwpancerno-odłamkowych. Zaczniemy sobie od tych pierwszych. Ja wiem, że ten film pojawi się na kanale drugi raz, ale w pierwszej wersji niestety doszło do usterki, nie było widać tego, co ja Wam chciałem pokazać, tylko było słychać to, co Wam chcę powiedzieć, w związku z czym na zasadzie pół filmu trafiło na YouTube'a. Nagrywam jeszcze raz. I tak, zaczynamy od pocisków odłamkowo-burzących i odłamkowo-burzących, dobrze. Ikonę wszyscy dobrze znamy. I teraz tak, mamy tutaj garść informacji na temat pocisków odłamkowo-burzących z ZAO. Tutaj mamy podane reload, mamy podane szanse na podpalenie i penetrację pocisków odłamkowo-burzących oraz ich masę. Przepraszam, masy tutaj nie mamy, mamy prędkość wylotową, sorry. To są informacje, jakie mamy dostępne na WoWs FT. Mimo że lista wygląda na nieco dłuższą i dokładniejszą, to przyznam szczerze, że nie ma tutaj jakichś tam istotnych różnic. Jest to prawda podana masa, o której wcześniej wspomniałem, 155 kg. To jest podana również penetracja, goły DPM, czyli uszkodzenia na minutę maksymalne, jeżeli wszystkie pociski wypenetrowały, oraz szansa na pożar, również jest podana i tu 19% wynosząca. Nie pamiętam, czy to jest goły okręt, czy ulepszony, mniejsza o to. I mamy na salwę 92% szansy na pożar. Oczywiście dochodzą do tego wszelkie modyfikatory, ale pożary to jest materiał na inny temat. I tutaj do Was od razu pytanko, czy chcecie, żeby zrobić film o pożarach i o zalaniach, ale wypadałoby chyba zrobić najpierw materiał o tym, jak działają torpedy, a potem przejść do pożarów i zalań. Także jeżeli chcecie film o torpedach, o tym, jak one działają, to pod pierwszym komentarzem pod tym filmem prosiłbym o łapeczkę w górę. Jeżeli się zbierze sporo, to zrobimy film właśnie o torpedach. A tym razem przejdźmy sobie dalej do omawiania pocisków odłamkowo-burzących. Jeżeli chodzi o penetrację tych pocisków, to jest dosyć prosta zasada. Tutaj nie ma znaczenia dystans ani kąt trafienia, bo pociski mogą albo z powodu, albo mniejsza o to, to później. Mamy penetrację na poziomie albo 1/6 kalibru pocisku, czyli mamy 100 mm i obliczymy sobie, dzielimy to przez 6, mamy penetrację pocisku, lub penetrację 1/4 kalibru. Mamy 100 mm, dzielimy na 4, 25 mm penetrujemy. Koniec tematu na temat penetracji. Niezależnie od dystansu, tak jak mówiłem. I okręty, które mają 1/4, to chyba, no pamiętam przynajmniej o krążownikach niemieckich. Czy są jeszcze jakieś inne? Pewnie są, ale już nie będę się w to zagłębiał. Mamy taką prostą regułę, jeżeli chodzi o penetrację tymi pociskami. Pociski odłamkowo-burzące wywołują albo penetrację, albo skruszenie, przepraszam, trafienie w obronę, albo skruszenie, nie rykoszytują i nie overpenują. Także jak widzicie, kąt trafienia pocisku i dystans, jaki przebył pocisk do celu, nie ma żadnego znaczenia na odnośnie penetracji. Jeżeli po prostu trafiamy w pancerz, który jest cieńszy lub nie, tylko cieńszy czy i równy penetracji pocisku, no chyba cieńszy i równy, to wtedy penetrujemy, a jeżeli jest grubszy, to po prostu nie penetrujemy i albo się kruszymy, albo trafiamy w obronę, jeżeli trafiamy w kadłub. Ale nawet jeżeli mamy skruszenie czy trafienie w obronę, nadal jest szansa na to, że wywołamy pożar. Ale wywoływanie pożarów i to, jak one działają, to jest, tak jak już wspomniałem wcześniej, materiał na inny temat, bo tam dochodzi sporo zmiennych i one, pożary, zadają damage czasowy, o czym doskonale wiecie. Pociski odłamkowo-burzące mają obszar uszkodzeń, czyli pociski odłamkowo-burzące, jak sama nazwa wskazuje, kruszą się na odłamki, w związku z czym mamy taki obszar uszkodzenia. Zależny on jest, rozmiar tego obszaru jest zależny od kalibru pocisku oraz mamy tutaj też regułę tego, że im cieniej opancerzony moduł, w który trafimy, mówię moduł, bo tutaj podany jest przykład trafienia w nadbudówki z fuzo. Nadbudówki z fuzo są wyposażone w obronę przeciwlotniczą oraz tutaj ten obszar uszkodzeń sięga również pasa pancernego tutaj i jesteśmy, mamy w obrębie tego tej przestrzeni artylerii dodatkową, która też dostaje damage. Niestety nie jest sprecyzowane, ile tego damage'u dostają jako pancerzone moduły, ale no WG po prostu się zabezpiecza przed tym, że ludzie nie mówią, a miało być tyle penetracji i tyle obrażeń, a jest tyle i tyle. I dlaczego tak? Po prostu jest określone, że im cieńszy pancerz, tym większa szansa na duże obrażenia. No i jeszcze tutaj, jeżeli jesteśmy przy tym polu rażenia pocisków odłamkowo-burzących, to warto wytłumaczyć sytuację, w której strzelamy do niszczyciela
który zajmuje nam kapa, wpada nam obrona, a nie wpada nam trafienie. I to się właśnie bierze z tego, że w tym rejonie znalazły się moduły okrętu, w który celowaliśmy, ale nie trafiliśmy, ale który mogły zostać uszkodzone i one straciły HP. Na przykład powiedzmy wyrzutnia torpedowa albo może ster, powiedzmy ster. Ster niszczyciela ma 1000 hapsa. Trafiamy w wodę i taka eksplozja zabiera mu ileś tam tego HP z puli tego modułu, ale nie zabiera HP z puli całego okrętu. Otrzymywanie obrażeń i zadawanie obrażeń to jest też dosyć rozległy temat, ale to na później. I tak, także tu się właśnie tłumaczy to, dlaczego nie trafiamy, a wpada nam obrona, jeżeli ktoś jest u nas w kapie. No jest taka złota reguła, jeżeli pancerz, w który trafiła eksplozja, podkreślam, eksplozja, a nie sam pocisk, jest równy lub większy 76 mm, to taki moduł nie dostaje żadnych obrażeń. Jeżeli mamy 75, no to wtedy eksplozja tam zabiera jakieś tam hapsy z tego modułu, który został objęty obszarem eksplozji i rozrzutu tych odłamków. No i teraz przechodzimy do pocisków odłamkowo przeciwpancerno-odłamkowych, ewentualnie sapów, jak kto woli. I tutaj mamy dosyć prostą zasadę działania, jeżeli chodzi o te pociski. Pociski odłamkowo burzące, jeszcze wrócę na chwileczkę, po prostu wybuchają w momencie kontaktu, stąd też nie overpenują, no bo nie ma czasu na uzbrojenie. Dotknęły czegoś, wybuchają i koniec. I tak działa zasada. Mogą nie spenetrować, nie zadać obrażeń, ale jeżeli trafiamy, jest penetracja, mamy ileś tam damage'u. Pociski przeciwpancerno-odłamkowe i tutaj ikonka, którą też już dobrze znacie i tutaj informacja na temat tego, jak one są w stanie penetrować przeciwnika. Mamy tutaj porównanie. Pociski przeciwpancerne, gdzie rykoszet jest pewny w kątach od 0 do 30 stopni, 31-45 jest możliwy, również nie jest doprecyzowany jak możliwy, może coś być z prawdopodobieństwem 50, a może być 75%. I pewna penetracja jest przy kącie od 46 do 90 stopni. To jest przy pociskach przeciwpancernych oczywiście zgeneralizowane, bo są okręty, które te penetracje mają, znaczy te kąty rykoszetowania lepsze. Ale spójrzcie tutaj na pociski sapy. Tutaj mamy rykoszet pewny od 0 do 10 stopni, to jest bardzo mało. Rykoszet możliwy 11-15, a reszta cała do kąta 90 stopni to jest pewna penetracja. Ale warto też wiedzieć, jak działają pociski odłamkowo burzące i po to w zasadzie jest ten materiał. One nie penetrują pancerza wielowarstwowego. Jeżeli trafią w coś, przebijają ileś określonej tam wartości tego upancerzenia. Oczywiście mamy to dostępne również w kliencie gry i na WoWCFT, jeżeli Was to interesuje. Ale nie przebijają pancerza warstwowego. Przebijają pierwszą warstwę, na przykład trafiamy w nadbudówki, które mają 19 mm. Mamy penetrację powiedzmy 30. Przebijamy warstwę pancerza i od razu dochodzi do eksplozji w środku. Tutaj mamy to pokazane na kolejnym obrazku. Spójrzcie, jest pas pancerny tutaj, czy tam pancerz cytadela, no tu jest cytadela opancerzona, tu jest pas pancerny i przebijamy pierwszą warstwę, dochodzi do eksplozji, reszta nie dostaje obrażeń. Czyli trafienie w obronę w zasadzie nam się pojawia. Oczywiście tutaj również nie mamy możliwości zadawania takich obrażeń jak na obeczkach, czyli nie ma tego obszaru rozrzutu odłamków i nie wywołujemy pożarów tymi pociskami. W związku z czym to są pociski, które się najlepiej nadają do strzelania w lekko opancerzone części okrętów, bo na grubszych pancerzach będą się kruszyć, rykoszetować chyba mogą, no widzieliście zresztą wykres, czy tam ilustrację, dosyć małe kąty, ale jednak mogą rykoszetować. Nie ma tutaj możliwości zrobienia overpenów. I już Wam tutaj pokazuję. Mamy penetrację, mamy trafienie w obronę, mamy skruszenie, i mamy rykoszet, oczywiście na bardzo małych kątach, ale nie mamy tutaj możliwości zrobienia nadpenetracji, bo one przebijając jakąkolwiek warstwę pancerza od razu eksplodują i wywołują damage. Także to są pociski pośrednie między przeciwpancernymi a odłamkowo burzącymi, łączącymi cechy obu z tych, gdyż penetracja tych pocisków jest większa, damage jest większy, ale zasada działania jest bardzo podobna do tego, co mamy na odłamkowo burzących. Przebijamy jedną warstwę pancerza i jest eksplozja. Z tym, że tutaj nie wywołujemy pożarów. Także jeszcze raz zwracam się do Was z prośbą o informację, czy chcecie, żebym omówił teraz, jak działają torpedy, a potem omówimy sobie, jak działają zalania i pożary, żeby to była jakaś chronologia zachowana w tym wszystkim. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę pod komentarzem, który będzie na pierwszym miejscu pod tym filmem. Ja go przypnę. W tym materiale wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i na razie.